Z nami Rafał Wołk, trener narciarzy i narciarek AWF-u Wrocław. No i jakie wrażenia po pierwszym dniu, no i jakie wyniki? Jestem zadowolony, szczególnie tutaj najlepszego mojego zawodnika, z Bartłomieja Kwieka, który zajął punktowane 6. miejsce, bo tak się oni mówi o tych miejscach od 1 do 6. No, do tej trójki no, brakuje niestety. No, są to chłopaki, którzy trenują. On ze względu na to, że studia już nie jest objęty tym treningiem takim profesjonalnym w postaci kadry, więc trudno jest utrzymać się na poziomie i rywalizować, ale naprawdę ten wynik, który on osiągnął, ta strata na tej długości trasy i nie jest tak duża i no, serdecznie mu gratuluję tego miejsca. No, szkoda mi drugiego naszego zawodnika, Michała Okniańskiego, który czasami w sporcie ten przypadek też wpływa na wynik ze względu na to, że już jest, powiedzmy sobie, roztopy są, odwilż i trasa była bardzo trudna, dziura się zrobiła po zawodnikach, no i w zasadzie on błędu nie popełnił, no wjechał w tą dziurę i wyjechał już na jednej narcie, bo narta została i niestety nie ukończył tego drugiego przejazdu.